Siemano, siemano. Nocny wypad rowerem. Parę kilometrów. Trzeba zacząć od paru kilometrów. Nie wiem jak zapalić tą lampkę z tyłu. Nie mam pojęcia po prostu. Nie wiem. Z przodu tak. Wszystko fajnie. Nawet kurczę powiem wam, że świeci. Patrzcie. I muszę koniecznie inne gogle przywieźć sobie na rower. Bo... no bo są przyciemniane i słabo widać. No powiem wam, że rower dopasowany wielkościowo do mnie jest ok. Zaraz, gdzie ja tutaj mam jechać? Tutaj. Tu muszę gdzieś... Ale bryka. Ale gada. Audita. Ładna. Ale ryczy. Dalej, jedźcie pany. Bo ja chcę tutaj przejechać. Dawaj. Muszę się nauczyć tu po tych ulicach jeździć. Gorzej jak zabłądzę, nie? Tutaj to rowery są normalnie wszędzie. Teraz o tej porze to tak... Nie wiem, chyba nie widzę, ale... Na razie sam zaiwaniam. Powiem wam, że cały rok, nawet zimą będę jeździł. Czy będzie padało, czy będzie ślizgo. Cały czas, non stop. Obawiam się, że chyba się zgubiłem. No idzie się tu zgubić. Oj, plecy pochlapane. Muszę kupić stopę. Nie, stopy nie kupuję. To już lepiej błotnik tylny. Tu byłem świadkiem, jak samochód stanął źle i stanął na ścieżce rowerowej i rowerzysta rozwalił mu lustro całe. O jacie, całe. Dlatego, że zastawił ścieżkę rowerową. Tak tu się odbywa. Czekajcie, czy ja się zgubiłem? Czy mnie zgubiono? Kurde, coś za daleko mi się wydaje. Bez nawigacji się nie obejdzie. Kurde, no. Spieprzyłem. Gdzieś tu powinienem skręcić wcześniej. Nie, dobrze chyba. Tutaj.
ale nie w tą stronę jadę. Szybko myknę. Cały czas nie wiem, czy dobrze jadę. Pamiętam tą drogę. Coś mi się wydaje, że chyba dobrze jadę. Przerzutkę już sobie myknę. Żeby było trochę ciężej. No właśnie, mam tutaj taki futerał właśnie na telefon. O, teraz to już się ciężko pedałuje. Dobrze. Ja pierdzielę. No muszę stanąć, bo nie wiem gdzie. Gdzie ja tutaj jadę. O Chryste. A ja już głodny jestem. No wiecie, takie 2-3 godziny na rowerze, super sprawa. No, mogłem od razu włączyć. Ty na nawigacji jadę. Niech tylko przejadą. Ale źle pojechałem, muszę nawrócić. Dawaj, dawaj. No już, ja ci znajdę. Jesteś jednak niereformowalna. Znajdź początek trasy. Nie no, muszę nawrócić. Ja nie wiem. Nie wiem, co tutaj się dzieje po prostu. O kurde. Skręć w lewo w Gundersstrasse. Źle, muszę pieszo zrobić. Idź pieszo. Idź pieszo, Jarek, najlepiej zrobisz. Tak mi się wydaje, że tutaj tędy. Za 300 metrów skręć w prawo w Gotlindestrasse. A ja nie chcę szosą. Ej, moment. Dobra, trzeba na pieszego zrobić. 15 minut niby mam. Trasa. Daj na pieszo. Oj, patrz, tu nie mogę. O. Ale poszedł. Pójdziemy hardkorowo. Siedemnaście minut. Gdzieś muszę skręcić. No tu w śmietniki to na pewno nie pojadę. No nie no, noc mnie została z tym rowerem. Na przyszły tydzień Tomek sobie przywozi rower. Będziemy we dwóch jeździć. Za 200 metrów w lewo. Niby. Mam nadzieję, że po głównych mnie nie ten, nie pokieruje. Może być chodnikami. Szkoda, że ta lampka mi się nie pali z tyłu. Niewidoczny jestem, cholera jasna.
Pieprzyłem. Nie wiem, zmieni trasę mi teraz. To tylko zmień. Nie no, muszę się cofnąć. Kurde mać, zgubiłem się. Ale sobie pojeżdżę za to. Ja już chyba skończę tego vloga, bo kurde on nieprędko się skończy. Muszę do Tomka zadzwonić i mu powiedzieć, że ty no stary, nie mogę wrócić. Już tu byłem. Ja już tu byłem, panie. Znam ten place. Ale muszę wam powiedzieć, że właściwości jezdne tego rowera no są pierwsza klasa, nie? Jest tak lekki. I mi się wydaje, że tu w lewo powinienem skręcić. Do świateł. Tak mi się wydaje. Szybko tu przemknąć. Trzeba uważać na te na krawężniki. Zawsze go podbić do góry, żeby łatwo przód przeszedł. Co ja wam tu opowiadam? Powinniście mnie wyuczyć tego. Nie no, cały czas prosto, dobrze. Czyli na skrót. W razie czego to się żegnam, trzymajcie się. Na pewno dojadę, nie? Ale nie wiem kiedy. Ale no naprawdę ten rower zasuwa. Parę razy depniesz i to jedzie. I cyk, przez krawężnik. A Tomek stwierdził, że na koło fajnie idzie. Ja w kasku. No a co, jakby coś się stało, nie? Cały czas prosto, prosto, prosto. Tutaj pieszy i rowerzysta na przejściach nie ma pierwszeństwa. Ale za to na tych ścieżkach rowerowych to tak. Jeżeli auto skręca w prawo, a ta ścieżka prowadzi prosto i rowerzysta jedzie prosto, no to musi go przepuścić.
wysokie mandaty są za to, za nieprzepuszczenie rowerzysty. Jednak z nawigacją dobrze. Tak, znam to już, tak, no kurde, powiem wam, jestem w domu. Znam to. I dlatego tak, dobrze. Trzeba zawsze drogę pieszą wybierać i poprowadzić. To nara, hej os, trzymajcie się. Vlog rowerowy.